Znany jest harmonogram prac przy przebudowie drogi dojazdowej do Tczewa od strony Bałdowa. Remont rozpocznie się w najbliższy poniedziałek. Od tego dnia kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Drogą dojazdową do Tczewa od tak zwanej Berlinki, czyli drogi krajowej 22 przez Bałdowo zarządzają władze powiatu. Inwestycją na ich zlecenie wykona firma Skanska. Rzecznik prasowy starostwa Marcin Stolarski podał informację o planowanym harmonogramie prac, kompleksowej przebudowy półtora kilometrowego odcinka drogi. Od 20 czerwca, od poniedziałku, mniej więcej od godziny 9, gdy ten ruch, komunikacja będzie na tyle optymalna, aby rozpocząć konkretne prace, zostanie w prowadzony ruch wahadłowy. Prace rozpoczną się od zjazdu z drogi numer, drogi krajowej nr 22 i będą postępowały w kierunku trzewa kolejnymi etapami. Sama zmiana organizacji ruchu będzie prawdopodobnie trwała do końca trwania tej inwestycji, czyli do listopada tego roku. Natomiast o wszelkich modyfikacjach czy zmianach w związku z tą organizacją będziemy informowali Państwa na bieżąco. Dojazd do granic Trzewa od drogi krajowej 22 będzie wyremontowany w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. To oznacza dla starostwa dofinansowanie 50% kosztów zadania, inwestycja pochłonie 2 miliony 300 tysięcy złotych. W zakres zadania wchodzi przebudowa infrastruktury podziemnej, wymiana nawierzchni, a od granic Tczewa do skrzyżowania w bałdowie będzie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy.